Sztywność w odcinku szyjnym kręgosłupa jest subiektywna. Nie zależy ani od napięcia Twoich mięśni, od tego, czy są twarde, ani od ich długości. W jaki sposób sobie radzić, kiedy odczuwasz sztywność? O tym w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, przypominam, że możecie skorzystać jeszcze z warsztatów, które odbędą się 24 czerwca, z warsztatów z treningu powięziowego wzorców ruchu we Wrocławiu oraz z treningu siłowego w skoliozach. Tydzień później również we Wrocławiu. Zapisy poprzez kontakt @instytutzdrowiegociała.pl. Natomiast szczegółów możecie się dowiedzieć na wydarzeniu na Facebooku. Szyja jest takim odcinkiem kręgosłupa, który jest najbardziej delikatny. Wymaga najwięcej troski, najwięcej uwagi. Szyja jest skorelowana podczas ruchu, skojarzona z odcinkiem lędźwiowym. Sztywność w odcinku szyjnym da prędzej czy później sztywność w odcinku lędźwiowym, więc bardzo ważne, żebyście mieli zdrowy dół pleców, żeby dbać też o szyję. Wszyscy dzisiaj dużo siedzimy. Sama głowa w sobie jest dosyć ciężka, natomiast my jesteśmy w pozycji pochylonej. Dlatego też trzeba trenować szyję w sposób taki, by mięśnie wzmacniać. Z punktu widzenia sztywności, to też najlepszym sposobem na to, by się tej sztywności pozbywać, by nie było bólu i takiego odczucia napięcia, to jest właśnie trening siłowy. Wzmacnianie po prostu mięśni. Nie musicie tak bardzo rozciągać, nie trzeba tak bardzo masować, ale jeśli będziesz aktywnie ćwiczyć mięsień, to zdecydowanie sztywność, odczucie sztywności będzie mniejsze. Jest to cecha subiektywna, tak jak mówiłem. Jednego możesz bowiem paluszkiem lekko dotknąć i on będzie już płakał z bólu. Drugiego możesz zdzielić łokciem i on powie, że o, teraz to dopiero jest fajny masaż. Tak więc tak samo jest ze sztywnością mięśni i tutaj siłę bodźca dobierasz do siebie bardzo indywidualnie. Niemniej jednak wszystko, czego będziesz dzisiaj potrzebować, to będzie piłka. Piłka gimnastyczna, choć i bez tej piłki dasz sobie radę, ponieważ możesz się po prostu położyć na ziemi i część ćwiczeń wykonać w pozycji leżenia na ziemi. Piłka jest o tyle tylko potrzebna, że niektóre będziemy robili z pełnego wyprostu, więc wtedy szyja ma się odchylić mocno do tyłu, więc możesz się położyć na jakiejś poduszce albo czymś, co po prostu pozwoli, że będziesz mogła odchylić szyję w tył. W obrębie szyi mamy kilka grup mięśniowych, które są szalenie istotne. Są to m.in. mięśnie pochyłe, które są zlokalizowane tutaj z boku. Są to mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe, bardzo duże mięśnie, od których często powstają napięcia, dają bóle głowy, które dają takie bóle, które promieniują w inne rejony. Są to mięśnie trapeziusy, czyli te mięśnie czworoboczne grzbietu, bardzo duże, silne mięśnie. I są to w końcu małe mięśnie podpotyliczne, które znajdują się bardziej w tym rejonie. No i cały szereg innych mięśni, również dużych, mocnych. Niemniej jednak ważne, żeby w obrębie szyi zachować balans. To znaczy, żebyś miała w miarę zrównoważone napięcia w obrębie szyi. Tak samo zresztą jak w obrębie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Więc my wykonamy sobie dzisiaj 5 ćwiczeń na odcinek szyjny kręgosłupa, tak żeby w miarę możliwości zadziałać na niego kompleksowo z każdej strony. W ćwiczeniu numer 1 musisz położyć się bokiem, na ziemi lub na piłce, tak jak mówiłem. Najlepiej by było właśnie już wykorzystać piłeczkę, żebyś miała miękko pod żebrami i żeby można było wygodnie opuszczać głowę bardzo nisko. I teraz staraj się najpierw sobie usiąść na ziemi, następnie tak jak ja oprzeć się bokiem klatki piersiowej o piłkę. Nogi ustaw sobie w pozycji takiej wykrocznej, czyli jedna noga jest z przodu, druga noga jest z tyłu. Następnie rękę, którą masz od strony ziemi, daj lekko do przodu. Możesz się tu podeprzeć ręką, ale możesz też sobie ręce złożyć, jeśli czujesz się stabilnie w miarę w tej pozycji, mogą być w ten sposób ułożone. I teraz głowę najpierw spróbuj delikatnie wycofać, a następnie wykonywać takie ruchy idealnie uchem do barku. Musisz odczuwać, że tutaj się mięśnie rozciągają. I w górę patrzysz cały czas przez siebie. To jest bardzo ważne, żeby nie wykonywać dodatkowo jeszcze rotacji, żeby to nie był taki ruch skojarzony, tylko żeby to był ruch wyizolowany samego skłonu w bok. Czyli wykonujesz go w ten sposób. Raz, dwa. Raz i dwa. Możesz zrobić około 10 powtórzeń i po wykonaniu tych 10 powtórzeń przejdź do drugiej strony. Potem wykonujesz 10 na drugą i następne ćwiczenie. Kiedy wykonasz całość,
to możesz zrobić wszystko od początku raz jeszcze. W kolejnym ćwiczeniu będziemy wykonywali rotację, ale w momencie, kiedy izometrycznie napięte są mięśnie, które Cię prostują, czyli jakby wyginają głowę do tyłu. I teraz oprzyj się na brzuchu, na piłeczce, szeroko ustaw sobie nogi, żeby się nie wywrócić, napnij mocno mięśnie szyi w taki sposób, że cofasz brodę, robisz taki ruch cofnięcia brody, ustaw ręce w bok i teraz wykonuj znowu czystą rotację w prawo i do tego dokręcaj sobie ręce. To Ci trochę ułatwi wykonanie tej rotacji w głębszym zakresie. Czyli kiedy obracasz głowę w prawo, to Twoja prawa ręka tą częścią dłoniową skierowana jest do sufitu. Raz i zmiana, dwa. Popraw pozycję, sprawdź, czy głowa jest dobrze ustawiona i wykonuj znowu czystą rotację. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tak do 10 powtórzeń. Pamiętaj, że tutaj bardzo ważne jest to łamanie końcowego oporu. Czyli jak czujesz, że tu już jest koniec ruchu, to Ty siłą Twoich mięśni spróbuj dojść o centymetr dalej. Jeśli tu jest bariera, pójdź kawałeczek dalej. Kiedy robisz to samodzielnie, będzie to bezpieczne i to właśnie będzie wpływało w istotny sposób na tę sztywność, którą odczuwasz na co dzień, dużo pracując przy biurku na przykład. W kolejnym ćwiczeniu skupimy się bardziej na mięśniach, które zlokalizowane są tutaj z przodu. Wbrew pozorom, w sytuacji, kiedy długo siedzisz przy biurku i masz tak wysuniętą głowę, to jest za dużo napięcia tutaj, a za mało aktywności tutaj. Dlatego teraz spróbujemy wykonać coś takiego, co Ci da izometrycznie napięcie z przodu, a Ty będziesz wykonywać rotację. Kładziesz się na piłce na plecach, czyli jest taka pozycja. Ręce sobie otwierasz, czyli robisz coś takiego. Ręce idą na zewnątrz. Klatka ma być rozciągnięta. Możesz ustawić tak grzbietowo zgięte nadgarstki. Następnie odchylasz głowę. Podnosisz ją lekko, jakbyś chciała zbliżyć brodę do mostka w ten sposób. I zaczynasz wykonywać rotację. Staraj się utrzymać napięte mięśnie brzucha. Tak jak mówiłem, brodę tutaj nisko i patrz idealnie okiem w kącik oka, bo wtedy aktywizują się odpowiednio mięśnie, które są zlokalizowane tutaj niżej, więc oko jest szalenie istotne, nie patrz tam w górę, tylko staraj się zawsze patrzeć przed siebie i tylko skręcać okiem ładnie do boku. W jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Jeśli będziesz odczuwać nieprzyjemne napięcie przy podstawie czaszki, to znaczy, że niewłaściwie napinasz brodę. Ona musi wędrować tutaj mocno w dół. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że być może Twoje mięśnie są na tyle słabe, że potrzebują się zaadaptować. Tak więc spróbuj wykonywać to ćwiczenie przez około 2 tygodnie. Po 2 tygodniach powinno być już zdecydowanie lepiej i te dolegliwości bólowe powinny się zmniejszać. Poza czystą rotacją w pozycji leżenia na plecach możesz wykonywać też zgięcie, czyli po prostu starać się podnosić głowę wysoko do góry. Natomiast teraz znowu jest bardzo ważne, żeby nie wykonywać tego w taki sposób, tylko najpierw znowu ruszasz tymi górnymi stawami, te stawy szczytowo-potyliczne, potem górne segmenty szyjne i następnie schodzisz niżej do tych segmentów szyjnych. Czyli musi to wyglądać w taki sposób. Broda idzie w dół i tak jakby Cię ktoś pociągał za wierzchołek głowy tutaj, stopniowo, taką falą poruszasz tym kręgosłupem. Zwróć uwagę, wygląda to wtedy tak. Broda w dół, głowa cała idzie w górę. Broda w dół, cała głowa w górę. I w podobny sposób wracasz, czyli wracasz od dołu, dół, środek, górne segmenty i znowu górne segmenty, środek, dół, czyli w sposób taki rytmiczny. I ostatnie ćwiczenie to będzie taki bonus ode mnie, taka rotacja, w której będziesz jednocześnie rotować i klatkę piersiową, i odcinek szyjny kręgosłupa, czyli ma generalnie sprzyjać temu, że kiedy nie możesz się tak ładnie obrócić, to właśnie to ćwiczenie będzie umożliwiało lepszą rotację, kiedy się chcesz obejrzeć za siebie i zobaczyć, co się za tobą dzieje. I teraz wykorzystujesz opór swojej ręki. Kładziesz sobie rękę na szyi. Tak musisz to zrobić, żeby twój policzek mniej więcej dotykał, czy kości jarzmowa tutaj do wewnętrznej strony ramienia.
I teraz skręcasz się klatką piersiową w prawo i napierasz głową, tak jakbyś chciała patrzeć właśnie znowu w kącik oka i skręcać głowę w tę stronę. Czyli siadasz sobie tu, rotujesz, napierasz na swój policzek, przytrzymujesz 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I następnie po tych 5 sekundach nabierasz powietrza i pogłębiasz ten zakres. Wydech. Utrzymujesz to miejsce. Raz, napierasz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nabierasz powietrza i z wydechem idziesz dalej. I tu będziesz odczuwać, że zarówno klatka piersiowa się rusza, jak i odcinek szyjny, aczkolwiek możesz sobie zrobić test. Usiądź sobie w jakimś miejscu sztywno i staraj się, połóż sobie ręce na kolanach, popatrz za siebie, jaki widzisz punkt na ścianie. Następnie wykonaj to ćwiczenie i sprawdź, na ile poprawił się Twój zakres. Jestem przekonany, że na pewno ta rotacja się poprawi i zarówno w tym przejściu szyjno-piersiowym, jak i w tych wyższych odcinkach szyjnych ta rotacja będzie lepsza. Moi drodzy, w tym odcinku to już jest wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Jak zawsze za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Cześć.